Ten weekend spędzić można w otoczeniu atrakcji przygotowanych przez suwalskich muzealników, którzy po covidowej przerwie wrócili do tradycyjnej już Nocy Muzeów. Listę propozycji otwiera zaplanowana na godzinę 19.00 prezentacja malowanej palety, jaką Juliuszowi Kosakowi podarowali uczniowie, przyjaciele i koledzy z Monachium. Ten podarunek zostanie zaprezentowany szerszej publiczności w Muzeum Okręgowym. Prócz tego w resursie będzie można zobaczyć wystawy prac Alfreda Wierusza Kowalskiego, kolekcję Giewont, zestaw prac, które zostały podarowane suwalskiej jednostce przez Izabelę Roman i zwiedzić dwie stałe wystawy dostępne przy kościuszki. Najstarsze dzieje Suwalszczyzny i wschodnich Mazur oraz nadziejowym trakcie. Muzeum Marii Konopnickiej otworzy się dla zwiedzających o godzinie 20. Na początek quiz dla młodszych i starszych. Jego hasło zaczęło się od dwóch dymów. O 21 na parkingu plenerowe kino, w którym obejrzeć będzie można film lecia Suwałk. Prawdziwą gratką będzie przedpremierowe zwiedzanie wystawy Konopnicka Dzieciom. Temat to krasnoludki i nie tylko. Podczas Nocy Muzeów można również będzie pograć w planszówki z historią Suwałk w tle. I tak jak już zapowiadaliśmy, na sąsiadujących z Muzeum Marii Konopnickiej bulwarach wieczór będzie można spędzić również na podziwianiu zabytkowych pojazdów.